Dogrywka, niestety, pierwszą część zżarło, nie ma. Czego brakuje po odsłuchaniu takim wstępnym tej drugiej mojej części, czyli to, co wy będziecie mieć jako pierwsze? Brakuje wytłumaczenia o skórkach wieprzowych i że tych skórek wieprzowych dodaję do mojego pasztetu według uznania, tyle ile potrzebuję. Ja akurat na obecny czas na 100 gramów dodaję w granicach 20 gramów, na 100 gramów podgarla dodaję skórek wieprzowych 20-30 gramów. Można w ogóle nie dodawać, można dodawać więcej, jak kto lubi. I teraz jak robię te skórki wieprzowe, bo też obiecałem Wam kiedyś w komentarzach, że opowiem. Mianowicie skórkę surowe, skórki wieprzowe zwijam jak w rolady, tnę na makarony, tak jak dawniej robiło się domowym sposobem makaron. Taki pocięty makaron wkładam do słoika i po wciśnięciu, ugnieceniu tego w miarę wkładam do tyndalizacji 3 godziny, pierwszy dzień, drugi dzień, 2 godziny i potem 1 godzina w trzeci dzień. Wyjmuję słoik i jest gotowy słoik, który używam potem na bieżąco. Albo w formie takiego makaronu i takiego zamiennika makaronu do zup, o których wspomniałem w tej wcześniejszej części. Albo dodaję to w formie zmielonej do pasztetu, czyli to przepuszczam przez maszynkę do mięsa, zanim dodam jako składnik do pasztetu, dokładnie do pasztetu. Nieraz przepuszczam to 2 albo 3 razy, żeby nie było po prostu grudek. Więc tego brakło w tym wcześniejszym. I jeszcze do tego, jeszcze żebyście mieli całość tego wszystkiego tematu. Jak mieszam po wymieszaniu tych wszystkich składników, możecie sobie je modyfikować, ale mówię, bazą jest wątroba, żółtka i podgarle. Żółtka też może nie być. Też się to da jeść, nie ma problemu żadnego. Ja dodaję ze względu na to, że doktor napisał, że głównym składnikiem pasztetu podstawowym, nieodzownym jest wątroba, tłuszcz i żółtko. Jajko doktor wtedy podawał. Ja używam samych żółtek, takiej emulsji żółtkowej. Natomiast potem, po zrobieniu tego pasztetu, no niestety, już Wam tym razem pasztetu tego nie pokażę, bo on się po prostu wyszedł, skończył się. Akurat była pora obiadowa, więc skończył się pasztet, zostało tylko wspomnienie po tym pasztecie. Ale żeby ten pasztet dokończyć, po wymieszaniu tego wszystkiego, po zmieleniu tych wszystkich składników, po przepuszczeniu 2-3-krotnym nawet przez maszynkę do mielenia mięsa, wędruje to potem do słoiczków i te zakręcone słoiczki wędrują do suwida. I w suwidzie, w temperaturze, no zgadnijcie jakiej, no właśnie w takiej, w jakiej najlepiej się przystosowuje żółtka do formy spożywczej, do zjedzenia. Czyli 64-66 stopni, siedzą sobie tam 2-3 godziny te pasztety w tych słoikach w suwidzie. Wtedy aktywują się wszystkie enzymy z żółtek. No a potem do lodówki i do spożycia. Z tym, że to już nie przetrzymuje zbyt długo. Nie wiem, ile to wytrzyma ten pasztet, który widzieliście w wcześniejszej części, ale z mojego doświadczenia na pewno wytrzymuje to 2-3 tygodnie w lodówce, zanim się otworzy. Natomiast po otwarciu należy to po prostu zjeść w formie świeżej. No to tyle. To, co zapomniałem, to, co gdzieś tam umknęło w tej pierwszej części. Pozostaje mi jeszcze raz się pożegnać z Wami. Czyli jeszcze raz dla wszystkich dużo uśmiechu, dużo dobrego i jeszcze raz powodzenia w robieniu tych wszystkich specjałów i smacznego.